Jak brzmi pytanie? Dlaczego idę na pielgrzymkę? Bo kocham swoje owce i mam możliwość mówienia dużo kazań, żeby im pomóc uświęcić się i pójść do nieba. Idę na pielgrzymkę, bo to jest skuteczna i piękna forma modlitwy, na którą nie można sobie pozwolić w roku akademickim czy też w czasie pracy, tylko w sezonie urlopowym. Idę na pielgrzymkę, ponieważ mam swoje intencje, które chciałbym zanieść Matce Bożej. Bo pielgrzymka uczy pokory. Dlatego, że to jest jedyne, co mogę Panu Bogu dać. Tak bezinteresownie i od siebie zupełnie. Żeby zmienić sposób myślenia z ludzkiego na Boży. Idę na pielgrzymkę, bo chcę skosztować 100% katolicyzmu. Żeby wdeptać wszystkie głupie myśli z głowy w ziemię. Pourquoi je fais le pèlerinage de Częstochowa? C'est parce que c'est un très grand pèlerinage et qu'il faut aussi savoir sortir de France pour pèleriner, pour se sanctifier. Je suis Stéphane Morin, je suis séminariste à l'Institut du Bon Pasteur. C'est la première fois que je viens au pèlerinage de Częstochowa. Mes confrères polonais du séminaire, qui sont nombreux, m'avaient invité depuis l'année dernière et je voulais vraiment venir parce que c'est un bon moyen de voir un pays vraiment encore chrétien et uni derrière une liturgie traditionnelle. Nous ne parlons pas la même langue, nous pouvons prier ensemble à la messe et dans les litanies et la Sainte Vierge, etc. etc. C'est la grandeur du latin qui est universel, donc catholique. Idę w pielgrzymce dlatego, że to sprawia, że jestem bliżej Boga. To pozwala mi doskonalić się duchowo. I za każdym razem, gdy jestem na szlaku, na jasną górę, czuję się lepszym człowiekiem. I am attending the pielgrzymce to Jasna Góra because of, in part, my family's lifelong devotion to Our Lady of Częstochowa. Idę na pielgrzymkę, bo pielgrzymka daje mi 9 dni
czasu, który mogę spędzić tylko i wyłącznie z Panem Bogiem. Chwała bądź Panu naszemu, z dziewicy narodzonemu i Ojcu Jego wiecznemu, także Duchowi Świętemu. Dlaczego idę w pielgrzymce? Dlatego idę w pielgrzymce, ponieważ należy pogłębiać swoją wiarę, nie zatrzymywać się na jakimś określonym poziomie, w którym się jest. Ponieważ mam kilka intencji własnych i kilka osób mnie prosiło, które chciałbym zanieść do Matki Boskiej Częstochowskiej. No i poza tym jest to bardzo miły i korzystny duchowo czas. Idę w intencji, aby uporządkować swoje życie duchowe i materialne oraz aby łatwiej podjąć pewne decyzje odnośnie przyszłego mojego życia. Dla rekolekcji w drodze, dla nawracania się po prostu. Druga tajemnica bolesna, biczowanie. W Ogrójcu Chrystus modlił się już także za Kościół, za ten Kościół, który dopiero się rozwijał. I prosił także zapewne o wytrwałość dla męczenników. Dzisiaj Chrystus jest biczowany w swoich wyznawcach. Czy to w Azji, w Chinach, w Korei Północnej, ale także w Afryce, szczególnie na północy, w krajach islamskich. Prośmy o to, aby męczennicy naszych czasów wytrwali w wierze, a swoim przykładem oraz swoją dobrocią w czasie mąk wybłagali nawrócenie ich oprawców. Ja idę na pielgrzymkę, ponieważ dużo w moim życiu się zmienia i mam mnóstwo intencji do powierzenia Matce Bożej. Tyle. Bo można spotkać ludzi podobnie myślących, bo jest to jakiś trud i wyzwanie, które można ofiarować. Bo dobrze jest, jak się podejmuje jakąś decyzję, wiedzieć, że to jest droga Boża. Ja na pielgrzymce odnajduję siłę. Mam na myśli taką siłę wewnętrzną chrześcijanina, z którą wszystko wydaje się łatwe, proste. Odnajdujemy po drodze to, co w życiu gdzieś ucieka, gdzieś umyka. Ja na pielgrzymkę idę dlatego, że ostatnio mam dużą potrzebę prostoty, tak żeby zostawić wszystko, co jest nadmiarem, wszystko, co jest skomplikowane i po prostu oprzeć się na tym, co podstawowa, jedną z podstawowych rzeczy, to jest wołać do Matki i iść do niej. Virgo sola existente na fuit angelus, Gabriele state latus et quemitsus selitus, clara faci expedixit, Ave Maria, clara faci expedixit, Ave Maria. Dlaczego pielgrzymka? Bo pielgrzymka jest dobrą lekcją męstwa. Dlaczego pielgrzymka? Dlatego, że jest to najlepszy czas, jaki może wykorzystać rycerz Chrystusowy. Idę w pielgrzymce po to, żeby szkolić się w wytrwałości chrześcijańskiej, która jest potrzebna. Kościół wojujący, kościół pielgrzymujący. Wojujemy ze słabościami, pielgrzymujemy tym razem na Jasną Górę. Błogosław ziemię, moje czyste łany, cele godziwe i kraj kochany. Błogosław naród, wdzięczna lilio, boś nam królowo
zdrowaś Maryja. Wiele osób prosiło mnie o modlitwę, dlatego idę w tej pielgrzymce, a poza tym, ponieważ pielgrzymki mają również charakter pokutny, a sam mam wiele do odpokutowania, dlatego też w niej idę. Ponieważ w ten sposób pokonuję swoje walce z moimi największymi słabościami, z lenistwem, skłonnością do irytacji i z zamiłowaniem wygód. Chcę podziękować Matce Jasnogórskiej za wszystkie łaski, które otrzymałam za jej wstawiennictwo. Pielgrzymka jest znakomitym połączeniem wysiłku, wzmożonego wysiłku fizycznego z rozmodleniem. I dlatego odkąd pierwszy raz poszedłem na pielgrzymkę, no nie wyobrażam sobie wakacji bez pielgrzymki. Maryja, Matko Miłości, Matko Wszelakiej Litości, broń nas od skonania złego i od czarta przeklętego. Sierpień jest takim miesiącem, gdzie jest ciepło, dużo wolnego i tak dalej. Można sobie wyjeżdżać nad jeziorka, ale nad jeziorkiem nie znajdziemy tylu wspaniałych ludzi, nie zdobędziemy tylu duchowych wrażeń, co na pielgrzymce. I dlatego właśnie idę na pielgrzymkę. Cóż, ta pielgrzymka, ponieważ pozwala mi pogłębić swoją wiarę i wyraża chyba najlepiej, w taki najbardziej godny sposób. Najbardziej godny sposób zwracamy się do Boga poprzez takie właśnie tradycyjne pieśni. No i cóż, i przez powszechny język Kościoła, czyli łacinę. Wybieram biało-czarno-czerwoną ze względu na przywiązanie do tradycyjnego nauczania Kościoła i tradycyjnych form modlitwy i liturgii. W tym roku już po raz drugi idę na pielgrzymkę tradycyjną. No i jestem bardzo zadowolony, bardzo się cieszę, że mogę być z tą grupą ludzi, których poznałem w tamtym roku. No oczywiście msze święte trydenckie, pobożność ludowa, pobożność tradycyjna, to wszystko pomaga nam w pewien sposób pogłębić naszą wiarę, wejść bardziej głębiej w naszą duszę i bardziej się uduchowić. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ex sanctita Dominus, via nobis secundum verbum. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Et verbum cara pacta mea. Et habet habet in nobis. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. Thank you.
Mater inviolata, ora pro nobis. Mater intemerata, ora pro nobis. Mater amabis, ora pro nobis. Królowa nasza wśród cherubinów, usłysz głos ziemi nieszczęsnych synów, co się do tronu Twojego wzbija. Ratuj nas, Matko, zdrowaś Maryja. Gdyśmy przeszli do kościoła królowa, każdy z nas do Ciebie woła, królowa Maryja. Boska królowa, o Maryja Częstochowska królowa. Pragnąca czerpać do skarbca tradycji kościoła. To niezwykła grupa. Pielgrzymi śpiewają chorę gregoriańską, pieśni staropolskie. Modlą się po polsku i po łacinie swoją jedność z kościołem, podkreślają odmawiają modlitwę drewniarzową. Poprzez liczne konferencje, rozważanie katechizmu, rozważanie żywotów świętych, starają się o swój rozwój duchowy i intelektualny. Uderzcie dzwony potężne, uwierzcie w serca swe mężne, ufajcie w bramę niebieską, bastion przed bestią. Zawitajże królowo w słońca blasku, wieniec ponad twoją głową z gwiazd 12. Zawitajże królowo w blasku słońca, zostań z nami aż do końca. Módl się za nami, Bóg za nas, prowadzi pielgrzymy, za każdy ludzki wysiłek.